Bandyta na mojej czwartej. Ale no wkładzie powiedzcie, że nie jest właśnie przyczyną to, że ściąga na drugi pas. Raptorito, kupiłem go sobie z Puerto Rico i jeżdżę sobie nim po poliko. Taki zestaw kładowca, kask, telefon i coś do picia. Mamy pogodę, to zapierdalamy. Gotowy do jazdy jestem. Ba! Ała. Kurde. Chyba mnie pszczoła. Strasznie boli. Cześć. Bez jaj, ej, pszczoła mnie uwaliła chwilę temu. Na żywo. Na żywo lecimy. Ała, kurde. Ale mnie to... Udupiła mnie tu z boku. O, k***wa. Ach. Nie wiem, czy jeszcze żądła nie mam w środku. Masakra. Nie wiem, czy mi nie weszła gdzieś do tego, do spodni. Aż muszę stanąć na bok. Masakra, kur... Tego jeszcze nie było, żeby mnie pszczoła udupcyła. Ała, moja dupa. Co znaczy nie dupa. Pszczoła mnie u**ła w trakcie jazdy. A nie ma żądła, nie? Nie widać. Chyba nie. Nie wiem, a... Dobra, chuj tam. Do wesela się zagoi chyba. Jak ktoś będzie miał wesele, to może mnie zaprosić, także się zagoi. Ale ma motorynę, siema, majster. Co to tu jedzie? Pośle ma te skuterki wodne. No kurde, zajebiście, naprawdę zajebista sprawa. Furnąć się taką bryką. No tam myśmy wyciskali 80-85 na tych skuterach. Chyba były zablokowane. Były to Yamaszki. Dokładnie miały 105 koni. No zajebista zabawa na morzu, w tych falach, te skakanie. No mi gościu 8 razy wyłączył mojego skutra na morzu za to, że za bardzo pajacuję. No i jeździłem za blisko plaży, gdzie nie można było jeździć. Później typ mnie straszył właśnie policją. Była tam lekka zadyma. No kurde. A ja poszedłem w tym kasku jeszcze na ten.
poszedłem sobie właśnie w kasku na skutra. Gościu mnie wyśmiał, mówił, kurde, taki kask możesz założyć na skutry, ale był taki problem, że nie miałem właśnie gdzie kamery zamontować, dlatego musiałem wziąć ze sobą kask i po prostu kamerę przymocować. No ludzie się śmiali trochę tam, no ale ja ponapierdalałem, swój materiał nagrałem, także mam wyjebane. Tutaj mogę wchodzić. Tutaj. Już jest wszystko okej. Dobra, okej. Dostałem zjeba za to, że zapierdalałem tutaj do czerwonej bojki i tak jak tutaj widać trzeba bardzo pomału płynąć. No i gościu mi wyłączył skutera zdalnie. No i lipę miałem. Teraz może na pizda. Kurwa, ale tu skacze. Patrzcie, ja te 50 na godzinę. Klapie w chuj. U kurwa, ale Willy normalnie. O kurwa. Kurwa, jaka zabawa, ja pierdolę. Nie wierzę, kurwa, napierdalam po... Jak to nawraca? O kurwa, ale skacze. To ma dojebanie w chuj, kurwa. Patrzcie jak kurwa skacze, widzieliście to? Tak kurwa się napierdala, patrzcie jakie widoczki mamy. Kamerę przemyję, bo jest pewnie cała zachlapana. Zawrotka, patrzcie, kurwa, jak się robi zawrotkę. Zapierdalać trzeba! O kurwa, ale teraz wybiło mnie w chuj, kurwa, myślałem, że już na plecy wypierdolę. O kurwa! Lecimy dalej. Tam właśnie Tusiek lata na skutrze. Nie, tak cztery dyszki to się fajnie jedzie, ale jak już zapierdalałem tutaj w opór gaz, to już kurde inna bajka, nie? Patrzcie, teraz dojebałem mu do końca, nie? No to kurwa nie jedzie, na nim musi jeździć, to kurwa na falach mnie już chuj podbija. To ma 155 koni. Także gaz tutaj mam taką klameczkę po prawej stronie, tu jest właśnie gazicu, czyli tu się przypierdala, jak widzicie ma to lusterka. Takim żółtym Yamahą śmigam. O, dokładnie ma 155 koni. Także jest moc, kurwa, ja robię nawrotę. Patrzcie, kurwa. To teraz jest drift.
Tokyo Drift. O kurwa jebana. Jedziemy! Kurwa, ale ciężko się po wodzie napierdala. Wszystko już mnie boli. Gorzej kurwa niż na kładzie. Na kładzie kurwa to jest w chuj. A tu ja do 10 minut jestem wyjebany kurwa jak tylko po gradobiciu. Kurwa, 8 dych. Kurwa, patrzcie, Semewa płynie. Patrzcie, kurwa, jakie jaja na tym se siadła. Zapierdalam sobie na raptorze. Owa Biedronko. Najlepsze było w tym wszystkim to, przyszedł do nas gościu na plaży. Taki Chorwat, no i chciał nam wkręcić bilet na statek, na Bibę. Statek Biba, gdzie miała być zajebista Biba. Zajebiste imprezy. No i wpłaciliśmy mu kaucję 100 kun. Mówił, że kurwa plastikowa Biedronka, oczy zielone, będą 140 osób na statku, głównie sami polecy, alkohol, no i impreza w cholerę. I tak nakręciliśmy się, że wzięliśmy to i miało być, cała impreza miała się właśnie odbyć we wtorek. A we wtorek okazało się, że padał z rana deszcz. I Biba, i Biby nie było, a myśmy nawet nie widzieli naszych stukunów i gościa też nie było, a miały być oczy zielone i plastikowa Biedronka. Ale tutaj zarosło. No przyjechaliśmy tam w sobotę w nocy, były korki mega, bo były po aż po 50 km, 50-60 korek był, bo pamiętam, że omijałem sam motocyklem 50, kurde, na leczniku was 5 dych przerąbiłem korka omijania, a kurde, ci wszyscy stali jakieś Rumuny. Powiem wam tak, wszyscy mówią źle o Niemcach, że to tacy, że to sracy, a tak naprawdę największą kulturę na trasie mieli Niemcy, gdzie kurde zjeżdżali mi. A tacy na przykład... nie wiem, Polacy widzieli, że jadę motocyklem, to jeszcze starali mi się zajeżdżać drogę, żebym czasem nie ominął ich, żebym stał tak jak oni, bo przecież tak nie może być, że ja ten korek mogę sobie ominąć. No i... nie, ale nie mówię o wszystkich, bo były osoby, które puszczały nas, tym bardziej, że mieliśmy te kamizelki odblaskowe i... z daleka, pewnie w lusterkach ludzie myśleli, że policjanci jadą. No a w rzeczywistości tak nie było. Dlatego niektórzy zjeżdżali, jak nas widzieli, a reszta to nam zajeżdżała drogę. Nie mówię o Chorwatach, bo Chorwaci, tam jeździ dużo, mnóstwo tych skuterków. Oni od razu puszczają, mają wyjebane na to. Nie spinają się niepotrzebnie. No i zajebista reakcja ludzi była. Spotkałem w sumie sporo widzów w tej miejscowości w Chorwacji i poznałem mnóstwo nowych ludzi, nowe znajomości, gdzie w sumie w Polsce tyle ludzi w tak krótkim okresie nie poznałem. Także pozdrawiam widzów
którzy spotkali mnie właśnie przy porcie w Baśka Woda. Całą rodzinę tutaj pozdrawiam serdecznie. Którzy mnie rozpoznali. O kurde. Ale będzie lipa, bo jedzie kombajn. Ale 1300 km, naprawdę nie wierzyłem w siebie, że dam radę przejechać na strzała tyle kilometrów moim motocyklem i tak samo mnie ludzie zapewniali, że nie, to jest niemożliwe, to jest realne, że jest, tam jest 40 stopni temperatury, będziecie wyjebani. Naprawdę ostatnie siły, na ostatnich siłach, już myślałem, że zemdleję na miejscu, ale udało mi się. Osiągnąłem swój cel, dojechaliśmy na miejsce. Tydzień powariowaliśmy tam, ostro popiliśmy, naprawdę działo się. Teraz wracamy z powrotem do codzienności, do pracy, do kręcenia filmów, do montowania materiałów. Także będzie ciekawie, będzie się dużo działo. W tym roku będzie się działo wiele więcej. Widzimy się już wkrótce. Subskrybujcie nasz kanał i pierdolnijcie dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco.